Dzień dobry Państwu. Mimo, że jesteśmy w Gdyni, zawitał nas Sopot w pewien sposób. W osobie Pani Patrycji. Tak. Bardzo miło nam przywitać tutaj w naszym niesamowitym studiu podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ale nie tylko obrazem ruchomym żyje tu jedno. Z tego rozumiem także, że żyje także obrazem nieruchomym, szczególnie tak w Sopocie. Jest. Tak jest, ja też przyjechałam, żeby opowiedzieć o również festiwalu, tylko festiwalu fotografii. No nie możemy się poszczycić aż taką długą historią, bo to jest 8. edycja tego festiwalu. Natomiast no jest to wyjątkowe wydarzenie dla odbiorcy fotografii. Mamy aż 8 premier, czyli wystaw, które nigdy nie były nigdzie jeszcze pokazywane. One zostały wyprodukowane specjalnie na festiwal. Ponad 30 artystów zostało zaprezentowanych i to już jest ostatni tydzień trwania tego festiwalu. On rozpoczął się 2 września, więc chciałam zachęcić, żeby odwiedzić, bo jest naprawdę dużo do zobaczenia. Tak. I no to jest ten ostatni tydzień, do 18 września można oglądać wystawy. Dokładnie. No, niektórzy mówią, że fotografia to nowe malarstwo, więc jak najbardziej zachęcamy. Rozumiem, że artyści z całego świata pokazują swoje projekty. Głównie są to artyści polscy. Co roku zapraszamy gości z jakiegoś kraju nadbałtyckiego i w tym roku tym krajem jest Dania. Także mamy 2 wystawy duńskie, 3 właściwie. Może zacznę od początku. Główną osią festiwalu są rezydencje artystyczne i kurator główny festiwalu fotografii zaprasza 3 artystów, żeby przyjechali do Sopotu w maju i zrealizowali swój własny projekt według własnego pomysłu fotograficzny, który później właśnie prezentujemy we wrześniu na festiwalu jako wystawę główną. I tu wśród tych rezydentów, a byli nimi Tomek Kawecki, Igor Pisuk i Soren Lilholt, który jest właśnie Duńczykiem. To jest pierwsza duńska wystawa. Drugą duńską wystawą jest wystawa Trine Sonnegard i obie te wystawy są prezentowane w Państwowej Galerii Sztuki. Natomiast trzecią wystawą jest wystawa Soil Studies, która znajduje się w Gojki Art Inkubatorze. I tam aż 5 młodych twórców z Danii. Więc w tym roku mamy polską reprezentację i duńską. Rozumiem, że to nie tylko klocki Lego były fotografowane. Absolutnie. Nie, żadnych klocków Lego. Ta wystawa, która jest na Gojki, to dotyczy natury i no, takiego postrzegania przez artystę. To jest też warto o tym wspomnieć, że jest to fotografia artystyczna. To jest festiwal fotografii artystycznej. Jest jakiś taki motyw przewodni tego festiwalu, czy to jest raczej taki, co Wam przyszło do głowy? Tak, co roku jest jakiś motyw przewodni, ale on raczej wyłania się z tego właśnie, co zrobią rezydenci, no bo fenomenem, a taki jest tytuł tegorocznego festiwalu, właśnie fenomen, jest to, że my tak naprawdę nie wiemy, co powstanie z tych rezydencji. Zapraszamy artystów, wiemy, jaki jest ich dorobek, to są zawsze bardzo cenieni artyści, którzy są też znani. Natomiast co z tych ich pracy w Sopocie wyniknie, nie do końca wiemy. Ale są to wspaniałe prace pokazujące Sopot w zupełnie nieoczekiwany sposób. Czy masz coś takiego, co przemówiło do Ciebie bardziej niż inne fotografie? Ja nie mogę w ten sposób. Jestem producentem tego festiwalu. Nie można mieć faworytów. Tak, absolutnie. I chyba też, ja też myślę, że trudno jest ocenić, jak się jest tak blisko tworzenia tego festiwalu i tego procesu. Dokładnie. Ale no, myślę, że tam po prostu każdy znajdzie dla siebie. To są wspaniałe wystawy. Jest wystawa Divine Huberta Humki, premierowa. Bardzo duża i wyjątkowa. Bo nie są to tylko obrazy właśnie stateczne, ale też VR, też wideo. Jest wystawa Kacpra Kowalskiego, który znany jest z fotografii lotniczej. Natomiast tutaj jest zupełnie nowy nurt w jego sztuce zaprezentował. Także naprawdę jest w Sfinksie też wystawa Agnieszki Sejut, z kolei bardzo młoda i taka dosyć kontrowersyjna artystka. Mamy wystawę Ewy Jarow z Białorusi, która to jest jej pseudonim artystyczny, dlatego że ona nie może występować pod swoim własnym nazwiskiem, bo fotografowała kobiety,
które były osadzone ze względu na to, że uczestniczyły w, protestach? W protestach, tak. Mhm. Miałem w takim razie nadzieję, że podczas festiwalu nie będzie takich protestów i że wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Zapraszamy do Sopotu. Tak, ostatni tydzień, żeby zobaczyć wszystkie prace. Ostatni tydzień. Tak. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Kilka miejsc. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, KIT z wystawą Patryka Buchaka na podjeździe w Sopocie, Dworek Sierakowskich, Sfinx. Dwie zmiany, także jest dużo do zobaczenia. Ostatni weekend też festiwalu, spotkania z artystami, z Hubertem Humką, Kacprem Kowalskim i odsłonięcie taka gwiazda, fotopomnik Wojtka Wieteski. Mhm. Także serdecznie zapraszam. Zapraszamy w takim razie i zapraszamy także na festiwal w Gdyni, tak filmowy. Jest. Sopot zaprasza.